was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Prawie tak gorąco, jak słoneczko, które właśnie u mnie świeci za oknem. No, a nawet goręcej niż to słoneczko. Jak widzicie, nie mam dzisiaj ze sobą książki, ale mam komputer i może już się domyślacie dlaczego. Jeżeli pamiętacie bajkę o lisią wersję Strażników Galaktyki z małym niesfornym Grutem, to być może ucieszy was wiadomość, że dzisiaj będzie dalszy ciąg, bo komuś bardzo spodobała się tamta bajka, tak bardzo, że postanowił, że poprosi mnie jeszcze o kolejną lisią wersję Strażników Galaktyki. No i długo szukałem, bo wcale to nie jest takie proste, ale w końcu znalazłem. A więc zapraszam was bardzo gorąco na bajkę pod tytułem A było tak blisko. Pewnego razu pewien bardzo, bardzo miły i mądry lisek szedł sobie lasem. Aż tu nagle zrobiło się takie z nieba. Usłyszał: ja jestem Grut! I jeszcze takie i wessało go do samego środka latającego talerza, który szybko odleciał w stronę odległej galaktyki. Kiedy lisek doszedł do siebie, usłyszał znowu: ja jestem Grut! I nagle wskoczył na niego znany mu skądinąd zielony badylek, którego miał nadzieję już nigdy nie spotkać. Grut cały czas go tylko obściskiwał i obcałowywał i powtarzał w kółko. No, na pewno wiecie co. Ja jestem Grut, ja jestem Grut, ja jestem Grut, ja jestem Grut. Nagadał się tak chyba z 15 minut, a lisek i tak nie wiedział, o co jemu chodzi. Na całe szczęście na pokładzie spotka był jeszcze pewien mało sympatyczny szop, który kazał się nazywać Rocket. Ale za to mówił troszeczkę bardziej sensownie niż Grut i wytłumaczył, o co chodzi. Otóż mały Grut, który bardzo tęsknił za liskiem, przekonał Rocketa, że lisek jak nikt przyda im się, żeby wspólnie wypełniać tajne misje i zdobywać fantastyczne skarby, no bo każdy wie, że wszystkie liski są bardzo sprytne i często są oskarżane o to, że im się coś do łapek przyczepia, na przykład kura czy inne jajko, co wcale niekoniecznie musi być prawdą. Tak długo grutował Rocketowi nad głową, że ten w końcu się zgodził, polecieli po liska, wessali go do spotka, no i dalej już wiecie. Lisek chciał coś powiedzieć, ale Grut mu nie pozwolił, tylko cały czas obściskiwał go, bardzo szczęśliwy, że w końcu znowu liska widzi. Tak więc lisek, nie mając serca go zmartwić, spróbował. Niestety, trening był bardzo ciężki, bo najpierw objutrzeli go jakimiś ciężkimi zbrojami, jakimiś niewygodnymi flintami czy innymi broniami i kazali biegać w tym wszystkim. A liski, wiadomo, lubią być wolne i biegać wtedy, kiedy chcą, a nie wtedy, kiedy im ktoś każe, zwłaszcza taki nieprzyjemny jak Rocket. No. A kiedy lisek nie ćwiczył, wtedy Grut cały czas mu grutał nad głową i nie dawał liskowi spokoju. Lisek wiedział, że długo tak nie wytrzyma i że musi ratować swoją rudą kitę jak najszybciej, zanim go wywiozą gdzieś hen, hen, hen w odległe strony, poza Drogę Mleczną. Na całe szczęście był bardzo mądry i bardzo spostrzegawczy. A więc podczas swojego pobytu na statku kosmicznym zaobserwował, w jaki sposób działa ten teleport, którym go wessali. Teleport, nie laser, właśnie dowiedział się, w jaki sposób się to nazywa nawet. Wyczaił też, kiedy na mostku kapitańskim nie ma nikogo i przy najbliższej nadarzającej się okazji odesłał się z powrotem na Ziemię. Niestety zbyt dobrze nie przycelował, bo nie trafił do swojego lasu, a właściwie nie tak od razu. Najpierw teleport przeniósł go na jakąś
piaszczystą pustynię, z której szedł i szedł i szedł i szedł bardzo długo, ale to opowieść na zupełnie inny raz. Ale w końcu zaszedł do swojego lasu. Od tamtej pory mały lisek żył szczęśliwie, ale bardzo czujnie, bo obawiał się, że któregoś razu usłyszy znowu: ja jestem Groot, i cała zabawa zacznie się od początku. A bardzo nie chciał odlatywać z ziemi. Koniec! Tak więc było blisko, żeby zostać jednym ze strażników galaktyki, ale cóż, nie każdy się do tego nadaje. No co, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A morał z tego jest... Groot, ja jestem Groot! Morału już nie będzie. Tak naprawdę to bardzo szybko muszę kończyć. Do zobaczenia. Jak macie jakieś bajki, które chcecie, żebym wam znalazł w lisich wersjach, to piszcie, a ja przepraszam bardzo, ale muszę się chować.